Cześć. Dzisiaj przed Wami Gwint MTS Technic do Golfa 3, ale w wersji Variant, czyli kombi. I to będzie się różniło tyłem, ale zacznijmy od przodu. Przód jest taki sam jak w wersji każdej Golfa 3, 2 i tak dalej. Czyli ogólnie kolumna, tak persona nagwintowana, gwint potocznie nazywany przez nas Black Gold Edition z powodu tego ocynku takiego lepszego w kolorze ala złotym. Tak wyglądają z bliska sprawy i wykonanie. Dalej idąc mamy black, czyli czarne anodowane regulacje, przecięte tutaj dla łatwiejszej regulacji, kontrowane tym, czy tam skręcane tym imbusikiem. No i jak to bywa w MTS-ie, sprężyny są wyprodukowane dla nich przez Eibacha. Oczywiście w zestawie mamy osłonę z odwojem. Także tak wygląda przód. Natomiast to, co mówiłem, w wersji kombi Golf 3 inny jest zupełnie tył. Jak widzicie, jest inny amortyzator i sprężyna jest oparta na dole amortyzatora. A tutaj mamy taką tubę, w której pracuje de facto ten amortyzator. Dlatego ta sprężyna nie jest typowa jak w Golfie 3 tutaj, tylko właśnie niżej. No ale ogólnie również ta sama kolorystyka, to samo wykonanie, również sprężyny od Eibacha. I tak to właśnie wygląda. Na tyle do wersji kombi. Także zapraszamy. Na razie, cześć.